Siemano widzowie! Witam was w kolejnym odcinku Pet Simulator X. I w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie potężny opening ponad 1001 tiki egów. Jestem bardzo ciekawy, ile huge nadropnie. Więc ty, drogi widzów, bez przedłużania zostaw tutaj łapkę w górę, subskrypcję i zapraszam cię do oglądania. Jakbyście pytali, czemu ten huge lata za mną, to właśnie przed sekundą skończyłem live'a i udało mi się go dropnąć z 30 czy tam 60 jajek max. Więc mega szczęście i mam nadzieję, że takie same szczęście będziemy mieli na openingu. No i liczę tutaj na przynajmniej 6 huge, bo ten opening kosztował nas aż 3 tryliony gemów, jak nawet nie więcej. Dobra, mam 219 slotów w ogóle w ekwipunku. A, i jeszcze przygotowałem sobie huge machine egg'a na wszelki wypadek, jakby nic nam nie dropnęło ciekawego. Wypłaćmy sobie te jajka, tylko tyle ile możemy, oby jak najwięcej. Bo 1001 no niestety nie pomieszczę w ekwipunku. Więc lekka przerwa, a ja zabieram się za wypłacanie. No i dobra, udało nam się wypłacić 650 jajek. Więc nie ma co przedłużać, zapraszam na Daker, jak tu pisał widz. I tutaj nie będziemy się bawić po 3 jajeczka, lecimy od razu 8, bo naprawdę jest ich dzisiaj gigantycznie dużo, więc lecimy z pierwszą naszą ósemeczką, albo nawet na rozgrzewkę 16 jajek. I już połowę Dakera mamy zajęte i zobaczymy, czy coś tutaj nam się uda zdobyć. I pierwsza 16, niestety nic ciekawego się nie udało. W ogóle w międzyczasie jeszcze możecie napisać w komentarzu, ile obstawiacie, że uda nam się wydropić huge'y. Ja myślę, że 5 maksymalnie. No ale bym nie narzekał, jakby było więcej. No ale dobra, nie gadamy, kolejna ósemeczka i to jeszcze widz otworzył jajko, zobaczymy co dropnie widzowi, a co mi. I uwaga, no mi niestety nic, widzowi Arcade Cut, czyli też chyba nic. Dobra, a zróbmy coś takiego, że otwórzmy sobie 3, 6, a 9. Bo potrójne otwieranie mi oddało kiedyś, jak te jajka dopiero wychodziły. Zobaczymy, czy tym razem też odda. No niestety, tym razem nie oddały. A i nie jak wychodziły, tylko jak zwiększyli im szansę. No i lecimy z ostatnią ósemką, albo nawet 16 na tej miejscówce i pora zmienić miejscówkę. Dobra, tu widz otwierał, czy to moje jajka tak dużo? Ej, dobra, 16 jajek to jest naprawdę duże jak na tą miejscówkę. Połowę miejsca zajmują. Ale niestety, otworzyliśmy ich około już 60-70, nie wiem, nie liczę nawet. O, jeszcze widz otwiera. Dobra, klikamy, 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 klikamy i niestety. Lua Cat, tylko nie huge. Ale dobra, zaprośmy widzów na Steampunka. Steampunk dawno nie oddał, miło by było, jakby dzisiaj chciał oddać. Więc lecimy sobie naszego pięknego steampunka, moja ulubiona miejscówka. I co, 3 na raz na początku zróbmy sobie. Tak, żeby rozgrzać tą miejscówkę. A jeszcze widz to otwiera, widzowi, czy coś dropnie, bo mi niestety totalnie nic. Czy widzą coś dropnie, ile tych jajek tu mają, halo? Ale się ładnie przygotowali widzowie. No, niestety, widzą też nic nie dropło ciekawego. No ale dobra, nie będziemy się bawić przecież po 3, lecimy 16 na raz. Jeden huge'ik już mógłby dropnąć, bo już jest jakaś trzecia minuta nagrania, a my dalej huge'a nie mamy, więc fajnie jakbyś Preston zaczął już powoli dawać tych jajek coś. Nie, żebym narzekał czy co? Nie, ja nie narzekam, nie narzekam, ale chociaż już taki jeden huge'ik mógłby być na naszym ekwipunku. Zresztą w ogóle patrzcie sami, ile tych jajek tutaj jest, jezuniu, ja scrolluję, scrolluję i ciągle tutaj są. A otworzyliśmy dopiero tyle jajek, sami widzicie. Więc obstawiam, że ten odcinek będzie trwał z 20-30 minut, więc radzę iść po popcorn i jakiś dobry napój. Ale my lecimy z kolejnymi jajkami, otwórzmy sobie 3 razy po 8. 8, 16, a 24 jajka. Jeszcze tu widz Sailor otworzył, jeżeli z Sailorów mu coś dropnie, będę w szoku. No niestety widzowi nic i nam chyba też nic. Tak, nam też niestety nic się nie udało. No, steampunku, mógłbyś coś w końcu oddać? Lecimy z kolejnymi jajeczkami oczywiście. Tyś, 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 proszę, proszę, proszę. Chociaż jedno niech już zacznie rosnąć i nie rośnie i tu jest ten problem. Widzą też tu widzę, że nie urosły niestety. Ale szacun dla widzów, bo mocno się przygotowali z jajkami, to jest bardzo dobre. Z giga szacuneczek. A i korzystając z okazji, bardzo chciałem podziękować moim widzom, bo gdyby nie oni, nie uzbieralibyśmy 1001 sztuk tiki egów. A dzięki nim na live'ie w 2 dni uzbieraliśmy taką ilość. Więc giga serduszko dla was widzowie. A my dla steampunka damy ostatnią szansę, ostatni raz robimy 8, 16, 24, jeżeli nie dropniesz idziemy na Dogward, on pokaże jak to się robi. Dobra, proszę steampunk, żebym cię jeszcze lubiał, chociaż jedno niech urośnie, no i nie rośnie, halo. Steampunk już całe swoje szczęście wyczerpał do zera. Idziemy na Dogwarda, Dogward pokaże jak to się robi, sami zobaczycie, tam 2 huge to na pewno. Przecież chyba jest to niemożliwe, żeby z 1000 jajek 0 dropu. Nie, no musi jakiś dropnąć, nie wiesz, że nie. Musi, musi, po prostu musi. Jeszcze tu Uperamo napisał, że obstawię, że 8 huge będzie. Mhm, już to widzę. Jak będą 3, będę w szoku.
No dobra, lecimy z 16. 16 jak? Jeszcze tu widz albo widzka piratego otwiera, zobaczmy. Pirat egg nie oddał i moje jajeczka też nic nie oddają. Jedynym plusem tych jajek, albo minusem, dla mnie to jest plus na przykład, że oprócz Huge'a nic więcej nie dropi mi do ekwipunków, czyli event pety. Fajnie jakby były tu ekskluzywy jakieś, na przykład na nie wiem, 0,99% to ekskluzyw, to byłoby akurat fajne. No dobra, nie zagadujmy się tak bardzo, bo naprawdę ten odcinek będzie mega długi, kolejna ósemeczka leci i w kolejnej ósemeczce znowu nic nie mamy. Halo, pani Luakacie, gdzie pan jest? Dobra, teraz zlecimy grubo, ile tylko mogę otwieram. Jezu, ale to będzie grube. Let's do this, nawet nie wiem ile jajek. Jak tutaj nic nie wyleci, to będę w totalnym szoku. I mamy pierwszy hugik. Let's do this, pierwszy hugik. Proszę rainbow albo golden, leci, rośnie i... No jest to zwykły huge luaka. Nie, że narzekam, bo jest naprawdę spoko. Ale otworzyłem tych huge już pewnie z 30, 20 coś. I 0 rainbow, 0 golden. Nawet shiny nie poleciał. Więc fajnie jakby dropnął, ale okej, licznik huge 1. No ale ja obiecałem, że na dogwardzie dropną 2 huge, więc no presto, on musi się bardziej postarać. Jeszcze jednego musisz dropnąć, nie mogę oszukać naszych widzów. Ale co tu się dzieje? Ile widz jajek przyszykował, ekskluzywów? Dobra, już na moje nawet nie patrzę. No i nic widz nie dropnął niestety. Ale co za chłop? 8 ekskluzywego przygotował, grubo widzę. Ładnie, szanuję za to gigantycznie ziomek. Ale nie możemy być gorsi widzowie, więc wiecie, no na grubo lecimy, na grubo. Jak najwięcej się da, let's do this. Jest, ej, co jest z tym ziomkiem? Jaki bogol. Dobra, już nawet na moje jajka nie patrzy, tylko na jego. No nam niestety nic. I widzowi też nic nie dropnęło. Wszyscy piszą LK, a ja też sobie napiszę LK. A czemu by nie? Dobra, tych jajek już zauważyłem, że zaczynam powoli ubywać, więc lecimy z kolejnymi jajeczkami. Ostatnie chyba już na tą miejscówkę i zmieniamy, bo nie ma co tak dużo tu otwierać. Jednego huge'a oddało, to nie wiadomo, czy jeszcze jednego nam da. I uwaga, jest, dobra, mamy! Są dwa, obiecałem wam widzowie, są dwa huge'e. I mamy kolejny huge lua. Let's do this. Ich widz jeszcze otworzył jajko. Ej, Titanic, proszę Titanic. No nie, no jest Jelly Peak, czyli jeden z piękniejszych huge'ów w tej grze, ale to nie jest Titanic. Co jest? Ile on tych jajek ziomek otwiera? Sami zobaczcie. Ile on ma rapu? Co on taki bogaty jest? 3,5 tryliona rapu, okej, czyli coś tam ma jednak. No dobra, licznik huge, 2 sztuki. Ile mam jeszcze? Gigantycznie dużo. Zapraszam na Cat World. Idziemy do naszego ulubionego kotka. A ulubionego mówię w sarkazmie oczywiście, bo go nienawidzę, bo nigdy mi tu nie oddaje, ale może dzisiaj się chociaż zrewanżujesz, kotku. I powiedz mi szczerze, dropnie mi dzisiaj huge czy nie? U ciebie oczywiście, bo dropnąć już mi dropnął. Mów ale szczerze, dobra. Trzeci raz mówisz, że dropnie. Jak mnie znowu oskamujesz, to ja będę na ciebie kosmicznie zły. Lecimy z kolejnymi jajkami i tutaj trzeba na grubo. Kotek mówi, że dropnie, więc tu lecimy na mega grubaśnym openingu i więcej nie zmieszczę, ale czy coś urośnie? Fajnie by było, jakby chociaż jeden urósł. No i niestety, nic nie urosło ciekawego. Ale dobra, to było pierwsze podejście. Podejście number two. Podejście number two, znowu 3 razy po 8 i zobaczymy, czy się uda. Jeszcze widz tu ma ekskluzyw, co za bogol. No nam niestety nic, fajnie jakby widzowi coś siadło. I widzowi chyba też niestety nic. W ogóle jaki bogacz, on ma te starsze jajka, nie te nowe. Tylko tutaj właśnie, gdzie te jelly są. Dobra, klikamy i jelly corgi Ben. A to nie Ben otwiera, a to sorry, to jednak Lil. Dobra, lecimy z kolejną ósemką, a może teraz tylko 8. Okej, 8, zobaczymy. Jak ma oddać, to odda i nie oddało. Jezu, ej, naprawdę, sorry, że już mówię 1000 razy, ale widz, to jest jakiś bogol. Ile on tych jajek przygotował? Już dawno tylu jajek i przynajmniej tak drogich nie widziałem u mnie na odcinku. O, co jest? Dobra, dropnął orkę. Dobra, dropnął orkę, oddało mu jednak. Na pewno W. Dobra, jak jemu tak oddaję tutaj na tej miejscówce, to ja jednak nie wychodzę stąd. Jednak tu zostaje. Lecimy, kurczę, dopóki nie dropnie nam hugik. A musi, na pewno musi. Przy takim openingu chociaż jeden musi urosnąć. Nie wiesz, że nie urośnie. No póki co niestety, sami widzicie, że nie. Ale nie poddaje się. Dobra, jeszcze widz pomógł nam zniszczyć skrzynkę, więc jeszcze więcej tych jajek walimy. Jak najwięcej się da, bo jeszcze więcej zmieszczę. Dobra, tu naprawdę jest już mega grubo. I chociaż jeden niech urośnie, będzie mi bardzo miło. To chyba nie dzisiaj. No i znowu nas ten kot skamuje. Kolejny raz.
Kolejne podejście numer chyba 3 albo już 4 i nic tu nie dropi. Panie kocie, 16 jak ostatnie poświęcam na ciebie. Albo się polubimy, albo znienawidzimy. I chyba znienawidzimy. Ale chociaż widzowi coś dropnęło, nie to co mi. Gdzie my teraz możemy iść? Taka ciekawa, fajna miejscówka. No co, no oczywiście, że Fantasy World, no tradycyjnie. Czekajcie, sprawdźmy, czy zmieszczę sobie resztę jajek, żeby wpłacić. Tak, zmieszczę, okej, to sobie na początku wypłaćmy te wszystkie jajka. No i dobra, jak już mamy wypłacone, możemy dalej bawić się w opening, więc lecimy 8. A 8 w sumie, 8 rozgrzejmy sobie na początku tą miejscóweczkę oczywiście. Klikamy bardzo mocno i niestety nic tu ciekawego nie dropi. Okej. No ale teraz lecimy już na grubo, presno się tego na pewno nie spodziewa. Lecimy jak najwięcej, jeszcze trójkę przypadkiem otworzyłem, jeszcze 8. Patrzcie ile tego tutaj jest, wow. Tego na pewno presno nie mógł się spodziewać, że tak dużo jajek. No albo i mógł i nic mi nie dropło. Okej, Preston, będę ci to pamiętał, pamiętaj o tym. Jeszcze Vistu Exclusive otwiera, no i niestety. Nic ciekawego dla widza też nie dropi. No ale jak się bawić, to się bawić. Lecimy kolejne 24 jajeczka. Nie ma co po 8, bo wtedy naprawdę odcinek będzie trwał 1,5 godziny chyba. Proszę, jedno rośnie, no czemu nic nie rośnie? 2 huge to jest za mało. 2 huge to jest 300 bilionów, ja wydałem 3 tryliony. Halo, Preston, zwróć mi chociaż troszeczkę, no. Albo jakiś rainbow niech dropnie, no. Proszę cię. Czyżby znowu comeback pod koniec? No mam nadzieję taki. Lecimy z 8. 8 sztuk. Ja już biedny jestem, widzę, ja już biedny jestem. Po 8 sztuk tylko otwieram. Dobra, gdy już Preston się nabrał, lecimy z większą ilością. Mam nadzieję, że Prestona nabrałem tą sztuczką. Sprawdźmy, czy dropnie huge. Jeżeli dropnie, to się nabrał. Uwaga! Czy Preston się nabrał na naszą piękną sztuczkę? No nie, nie nabrał się. Niestety się nie nabrał. No ale jak? To jest matematycznie. Wychodzi nam, że dropną nam dzisiaj na odcinku 7 huge. Mamy 2. No liczmy nawet 3, chociaż ten jest z live, a nie z odcinka. To jeszcze 4 muszą, ale to koniecznie muszą nam dropnąć. Dobra, ostatnie podejście dla tej miejscówki. Albo ostatnie 2, po 16. Lubię fantazji, więc dam mu 2 szanse i klikamy bardzo szybko, bardzo mocno. Preston nic nie chce nam dać. Kolejny już raz. Sezon 1 gif legendary oddaje, a masz go? Ja niestety tych sezonów nie mam giftów. Ja aktualnie odkładam widzowie gemy na nowe Exclusive Eggi, które wyjdą już jutro, bo odcinek wstawiam jakoś w piątek, więc w sobotę mamy update i będą tutaj nowe jajka, które również sobie otworzymy. No ale póki co, ostatnia szansa, damy sobie nawet 24 jajka. Jak fantazji nie odda, to już naprawdę ta miejscówka po tym jak dropnę Titanica będzie skończona na maksa. Ostatnie jajo, no nie, totalne zero, totalne zero, nic, kompletnie, nienawidzę już chyba tej miejscówki. Miałem iść na Pixel World, ale widz mówi Summer World, więc tam pójdźmy sobie. On i tak już niedługo znika, więc możemy spróbować może przy Titanicu, albo na Titanicu, będę mógł otworzyć na Titanicu? Spróbujmy sobie, oj chyba niestety nie będę mógł, tak, brakuje miejsca, ale obok Titanica mogę otworzyć oczywiście. Może ten Titanic da nam trochę szczęścia, więc na start 24 jajeczka. Jakieś fajnie jakby urosło, no, Preston. Ja wiem, że on mnie nie lubi. Ale ja i tak cię Preston lubię, nawet jak ty nie oddajesz, to i tak cię lubię, pamiętaj o tym. Lecimy z kolejną partią jajek. Ile zmieszczę, ile tylko się tu zmieści, jeszcze 8. No już nie ma miejsca nawet, widzowie, tak dużo otworzyliśmy tych jajek. No jedno niech rośnie, proszę cię, no nie ma ni... A nie, jest! Jest, dobra, dobra, zwracam honor, rainbow, proszę rainbow, błagam! No i niestety, zwykły luakat, ale nie narzekam, pamiętajcie. To, że mówię niestety, nie znaczy, że narzekam. Czyli trzeci do kolekcji, tylko słabe te enchanty, fajnie jakby jakiś super teamwork nam dropnął. Dobra, czyli ze strony Titanica oddaj, idziemy na drugą stronę. Ciekawe, czy ta strona nam odda. Lecimy z kolejną partią jajeczek. 24, 24, bo więcej chyba się tu już nie zmieści. Klikamy bardzo mocno, bardzo, widzowie, bardzo mocno. No dobra, nie ma, nie dziwmy się. Co chwilę nie może dropić. Jeszcze tak 8 sobie otworzmy szybko na przepalenie, żeby tylko przepaliło te jajeczka oczywiście. I przepaliło fajnie, okej, dobra taktyka. Teraz widzowie, patrzcie co się tutaj dzieje. Lecimy, lecimy. Lecimy jak najwięcej się da. Jeszcze 8, dobra. Tutaj jest grubo, cała mapka w naszych jajkach. Jedno fajnie jakby urosło i chyba niestety nic tu nie urosło, okej. Ale ja się nie poddam. Ja tej miejscówce daję ostatnią już szansę, bo zasługuję na jeszcze jedną. Damy tutaj 16 ostatnich jajek. I czy się coś jeszcze udałoby na tej miejscówce? No nie, ta wysepka niestety nie oddaje. Więc idziemy na ostatnią wysepkę z tej oto strony. Lecimy z 8, a zróbmy coś głupiego. 3, 3 i jak zmieszczę to jeszcze 1. Preston, 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 klikam, klikam, klikam. Jedno niech rośnie, to niech rośnie i nie rośnie, niestety nie rośnie.
Która to już minuta nagrania? 20 minuta nagrania, a my otworzyliśmy większą połowę. 70%. Dobra, trzeba troszkę wizowie przyspieszyć, powiem wam. Więc klikamy, klikamy, jak tylko szybko się da. Klikamy, 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 klikamy. Proszę, Prestonie, jeszcze jedno huge, jeszcze jeden huge, jeszcze jeden. I jest! Jest jeszcze jeden huge'ik! Jest jeszcze jeden huge'ik, bardzo fajnie. Dobra, rainbow! Rainbow, rainbow, proszę, 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 proszę i... No, luakacik zwykły, jest okej, okay, jest okej. Okay. Już czwarty do kolekcji, więc, kurczę... Jeszcze tylko jeden i trafię z cyfrą, którą obstawiałem. Mamy jeszcze około 300 jajek, więc jest szansa na to. Ale ja nie chcę być taki niemiły dla tej wysepki. Dam jej jeszcze jedną szansę. Więc lecimy 8 i 16. Tutaj już tak powoli, stopniowo, stopniowo. 16 jajek, lecimy, klikamy bardzo szybko. No niestety, nic nie ma. Ta wysepka chyba nie chce, żebym na niej otwierał. Może właśnie chcę, ale żebym otworzył teraz, w tym momencie, jak najwięcej sztuk. Więc lecimy, no i jeszcze więcej nie mieszczę, jak to? Źle stanąłem chyba, ale dobra, klikamy, klikamy i pustka, pustka, totalna pustka. Ostatnie podejście do tej miejscówki i zmieniamy. Proszę, jeszcze jeden huge, ostatni. I już więcej nie będę chciał. Okej, okay, jest, dobra. Jest piąty huge, Jezu, jak to fajnie oddaje. Proszę rainbow albo golden, jeden chociaż, jeden rainbow, no zwykły. No fajnie, fajnie, że oddaje. Ale mógł być ten rainbow, albo chociaż super teamwork jakiś, no. Czemu nie rainbow? Właśnie, to jest dobre pytanie. Okej, okay, ale już każda wysepka nam oddała, więc idziemy na Doodle World. A dokładnie biegnijmy sobie na farmę naszą. Bo ostatnio kiedy tu byłem, to już myślę, że rok minął chyba. Jezu, ta skrzynka była tak piękna. To był jeden z moich ulubionych update'ów, by the way. No ale gdzie są widzowie? Halo, czekam, a widzowie nie przybywają. Gdzie wy jesteście? O, dobra, są już, więc możemy otwierać kolejną partię naszych pięknych jajek. Otwieramy tylko tyle, ile możemy, czyli jak najwięcej. I klikamy w nie, klikamy wszystkie, wszystkie widzowie, wszystkie klikacie. Dzisiaj giga szacun dla moich widzów kochanych, bo klikają bardzo mocno, jak dropią nam aż tak bardzo huge. Ale teraz niestety nie oddał Farm World. Sorry, Doodle World. Ale to było pierwsze podejście, więc lecimy z drugim. Drugie może oddać, bo otworzymy sobie 24 sztuki jajek. I klikamy, 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 proszę jedno, niech rośnie. Ajajaj, nic tutaj nie mamy. Ale szczerze, po tylu huge'ach, ile nam dropnęło, nawet nie jestem zły już chyba. Lecimy z kolejnymi jajkami. Pół miejscówki zajęte jajkami. Musi coś urosnąć, no teraz wiesz, że urośnie. No niestety, nie udało się. Ale powiem wam, że wolę otwierać te tiki eggi, bo tutaj wydałem no 3 tryliony. Sorry za telefon. Tutaj wydałem faktycznie 3 tryliony, ale dropnęło nam 5 huge'y, a nie tak jak otwierałem ostatnio Sandcastle Eggi, wydałem 2 tryliony i 0 huge'y. Nie kupujcie Sandcastle Eggów, nigdy. No chyba, że będą bardzo tanie, to wtedy tak. No, jajek zostało nam naprawdę bardzo mało, ale chcę dać szansę tej farmie, bo tu czuję rainbow albo przynajmniej shiny huge'a. I naprawdę, chyba tutaj te ostatnie jajka otworzymy. Lecimy 8, 16, 24, a jeszcze 8 dołóżmy. Nawet jedno na drabinie jest, poklikajmy w nie. Może to chociaż na drabinie urośnie, no nie urosło. Ale dobra, mamy jajeczko. Jest kolejny huge, już 6 dzisiaj. Dobra, shiny albo rainbow przynajmniej. Jest zwykły, dobra, okej, okay. Jest git, jest git. Nie narzekam na pewno, bo już to jest 6 huge dzisiaj. I naprawdę tak oddaję ten opening, jestem gigantycznie szczęśliwy. A dla tych, co oglądają do tej pory, powiem wam tak w sekrecie. Będziecie mieli na sam koniec odcinka niespodziankę, ale to dowiecie się później. A my lecimy z ostatnimi już jajeczkami i zostajemy na tym świecie chyba. Zobaczymy, zobaczymy jeszcze, czy nie zmienię. Ale póki co klikajmy, bo jakby jakiś jeszcze huge był, ale nie teraz. Niestety. Dobra, idziemy na Kawaii World. A dokładnie do tej disco miejscówki. A to nie tutaj? A nie, to jest Dog World. Dobra, sorry, pomyliłem się miejscówki. Dobra, 4 widzów tu jest, reszty niestety nie ma, bo są za drzwiami. Bo nie mają tyle waluty, żeby tu wejść. No kurczę, nie chcę opuścić widzów, więc otwórzmy tutaj tylko troszeczkę jajek. Jeszcze tam pójdziemy przed drzwi otworzyć sobie troszkę jajek. Klikamy, klikamy, klikamy i zobaczymy, czy ta miejscówka oddaje. No na razie nic tu nie ma. No ale to było tylko 9 sztuk. Nie no, dobra. Słabo mi tak, jak widzów tu nie ma. Idziemy przed drzwi. Idziemy przed drzwi. Nie możemy tak opuszczać widzów. Idziemy sobie tutaj na tą miejscóweczkę. Ciekawe, czy mnie w ogóle zauważą. Chyba zauważą. Czekajcie, jeden przeszedł, nie widział. A dobra, znaleźli mnie jednak. No i tutaj sobie końcowy nasz opening zrobimy. No i co? Lecimy! 8, 16, 24 i jeszcze 8 dodatkową. Wow, jak to fajnie wygląda. Cały dach w jajkach naszych. Fajnie, jeszcze jakby huge jakiś urósł, ale dobra, mi nie urośnie, ale widzowie urośnie, widzę, bo ma huge machinega. Klikajmy mu oczywiście go.
Ej, długo coś zbugował się? Dobra, Kraken. Dla widza Kraken. Musi być. No, podobny, tylko z uszami. I trochę zielonkawy. Chyba by mnie taki los nie spotkał, bo ja też mam Machine Egga jednego. Ale dobra, lecimy z 8, z 16, to już jest koniec. Są ostatnie jajka. Jeszcze tak jeden Hughjig na samo zakończenie od Prestona, tak bardzo miło by mi było, serio. No teraz niestety nie, ale zostało jeszcze nam z jakieś 20, 25 jajek. No co, lecimy, ostatnie jajka, już więcej nie mamy. Nawet nie wiem, czy 8 będziemy mieli. Dobra, ostatnie 8 jajek, klikamy. Proszę, coś fajnego na samo zakończenie, jeden Hughjig. Dobra, jest, ostatnim jajku dosłownie, ostatni Hughjig. Ostatnim jajeczku, dobra, rośnie, proszę. Jest Lua Cat na samo zakończenie. Ostatnie jajko Rainbow Coin 5. 7 huge petów, czy wy to czajicie? Fajny voice, przypadkiem, proszę się nie śmiać. Ale to jeszcze nie koniec. Zapraszam wszystkich na Spawn Worlda. I tutaj otworzymy sobie Huge Machine Egga. Więc co? Lecimy dur. Klikamy w ostatnie nasze jajko w naszym ekwipunku. Proszę, niech coś fajnego urośnie. Tylko nie goblin. Proszę, nie goblin. No, okej, okay. Rainbow Slime. Jest okej okay nawet. Agility, okej, podsumujmy sobie. Wydaliśmy 3 tryliony na te wszystkie jajka, a zwróciło nam się, no podliczając tego Huge'a z live'a dzisiejszego, trylion. Czyli jesteśmy 2 tryliony na minus. Ale przynajmniej było bardzo dużo emocji. Więc ja ten opening uważam za udany, nawet bardzo udany. No dobra, mówiłem wam widzowie, że będę miał dla was dzisiaj deala. A deal jest mianowicie taki, ja mam 7 huge'y, nawet 8. Odznaczmy sobie nawet tego slime'a, mamy 8 huge luakatów. Mały deal, każde 100 łapek do następnego odcinka, czyli do wtorku, to jeden huge z tych wszystkich tutaj dla was. Przykładowo, wbijecie 300 łapek, rozdaję wam 3 huge luakaty. Wbijecie 500, rozdam wam 5. Więc cała nadzieja w was. Macie dokładnie 5 dni. Czas start. No i tradycyjnie dopiszcie wasz nick w komentarzu, żebym wiedział komu wysłać. A teraz na ekranie macie zwycięzcę ostatniego losowania. Serdecznie ci mordeczku gratuluję i idziemy wysłać ci nagrodę. Nick już mamy wpisany, 50B zaznaczone i klikamy tylko wyślij. No i 50B zostało wysłane na twoje konto. A ja wam wszystkim w tym tanecznym akcencie bardzo chciałem podziękować za oglądanie tego odcinka. Do następnych takich i siemano!